Zaczynałem jako pilarz. Po 3 latach pracy w 2000 roku przyjechałem do Celestynowa, Nadleśnictwa Celestynów. Założyłem firmę, no i pracuję do dnia dzisiejszego. Na dzień dzisiejszy mam 9-10 pracowników. No. Wiem, że mogę polegać tak, że on jedzie do domu, bo mam chłopaków, którzy pochodzą z Mazur, aż przyjeżdżają tu do pracy do mnie. Ale wiem, że on jedzie do domu i wiem, że w niedzielę jest do pracy gotowy. Tak? A przychodzą spod sklepu, niektórzy mają, to goń go za paczkę papierosów, bo on nie ma pracownika. Posiadam no, 2 Zetory, jednego Ursusa 10-14, MTZ-a oczywiście, jak pewnie większość Zuli posiada MTZ-y, wiedzą, że to są kierunki twarde, ale bardzo się z nich leje. Leje się olej, trzeba na to uważać. A przy tych ciągnikach te ciągniki Zetor, Ursus są ciągnikami bardzo suchymi, nie ma tam jakichś wycieków. Przyczepa jest z KTS-a, bardzo dobra, jestem zadowolony z tej przyczepy, nic się nie dzieje tam poważnego, nic się nie stało, już pracuje u mnie ze 3 lata. Kleszcze pracują drugi rok. Też jestem bardzo z nim zadowolony, bo robota schodzi, bo operator nie wsiada, nie wysiada, podjeżdża, pada deszcz, jedzie do roboty, pada śnieg, jedzie do roboty. A z wciągarką już dwóch, ten co w ciągniku, wiadomo, że mu dobrze, tak? A ten co zapina linkę, już nie bardzo, bo zmoknie.